Maciej Kozłowski odszedł od nas rok temu. W najbliższą niedzielę w mieście Kargowa, w rodzinnym mieście Macieja Kozłowskiego, odbędzie się niezwykły mecz poświęcony jego pamięci, mecz piłkarski. Wystąpią w nim drużyna przyjaciół Macieja Kozłowskiego i narodowa drużyna bezdomnych. Są z nami pani Agnieszka Kowalska, żona Macieja Kozłowskiego, Tomasz Karolak i Filip Wiśniewski, przyjaciele. Jeśli można tak powiedzieć, Maćka, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień witamy. Dobry, witamy. Maciek powiedział w jednym wywiadu kiedyś tak, że żyje się dla kilku spotkań i paru wzruszeń. Ważne, by ich nie przegapić. Rzeczywiście tak żył? Zdecydowanie tak. No, jest to już powiedzenie, które chyba wyszło do historii rzeczywiście, bo nieustannie jest cytowane. I no, pewnie też takie było jego życie. Krótkie, ale tych spotkań, wzruszeń niepozbawione. No. Myślę, że tych spotkań było kilkanaście nawet, a nie kilka. Z tego, co mówił, to rzeczywiście tych ludzi się przewinęło przez to jego życie wiele, aczkolwiek te ważne punkty można policzyć na palcach jednej ręki, ale jednak taka cała aura, która się stworzyła, prawda, i to życie, które Maćka się zakończyło rok temu, cały czas trwa, także to jest niesamowite. Jest niezwykłe, że rzeczywiście jakby ta pamięć o nim jest, ma tendencję nawet wznoszenia się. Tak. No, Maciek był jednym z nielicznych takich osób, który był otwarty na ludzi, tak? On każdego przyjmował i każdemu podawał, tak powiem, rękę, zawsze, tak, zawsze niezwykły był otwarty. Tak, to niezwykły akurat wśród aktorów, którzy często są skupieni na sobie, robił. On właśnie tak wiele myślał o innych. Maciek naprawdę żył dla innych. Mhm. Tak, tak, tak. Po śmierci właśnie się okazało, jak szeroka była ta sytuacja, ta sprawa jego działalności filantropijnej i społecznej. To znaczy i ja jestem trochę zaskoczony tym, bo kilka rzeczy też jakby spadło na nas. Znaliście się przecież też dobrze. No przyjaźniliśmy się oczywiście, że tak. Ja nie zdołałem wielu rzeczom, że tak powiem, dopatronować tak jakby, jak Maciek to robił. Po prostu okazało się, że te godziny dobowe są tylko 24 i nie można tego przekroczyć. On robił no coś niesamowitego. To jest kolosalna jakaś wielka społeczna robota, która po prostu teraz gdzieś tam cały czas funkcjonuje i się rozwija. Ale też pamiętajmy, że był świetnym aktorem. Ty oglądając tę krótką impresję, którą przed chwilą już Państwo mogli obejrzeć, powiedziałeś, genialna rola. Tych ról rzeczywiście genialnych było sporo. Ale paradoksalnie grywał głównie czarne charaktery, co kwitował no, z właściwym sobie poczuciem humoru, że jest to efekt ułomnej wyobraźni reżyserów, prawda? Nie, no Maciek był człowiekiem z klasą, kto go prywatnie znał, wiedział jak bardzo on, jakim jest dżentelmenem, to się że naprawdę rzadko zdarza. Oczywiście ja twierdzę, że ta najważniejsza rola była tuż przed nim. To było tuż, tak, tuż. Dosłownie. Natomiast to, jak on się dał poznać jako aktor fantastyczny drugiego planu, czy w Mieście Prywatnym główną rolę, którą przecież pamiętamy doskonale, no to świadczy o jego kunszcie, prawda, o tym potencjale. Maciek był również zagorzałym fanem futbolu, bardzo wiele zrobił dla polskiej reprezentacji bezdomnych i na pewno podobałby mu się pomysł rozegrania takiego meczu w Kargowie, prawda? Tak, ta reprezentacja Polski Bezdomnych to było takie dziecko Maćka. On był nie tylko twarzą, ale tak naprawdę wszystkim dla tej reprezentacji. Był wzorem, był wzorem dla tych chłopaków, był wzorem dla każdego z nich. Tak, tak, tak. Był człowiekiem, żebrakiem, jak się określa. Dyżurnym żebrakiem, który otwierał wszystkie drzwi, które później mogły nieść pomoc tej drużynie. Tak? To dzięki Maćkowi. Reprezentacja wyjechała wielokrotnie na Mistrzostwa Świata, zdobywając też medale. Srebrny i brązowy. Srebrny i brązowy medal, tak. I tak. Też w dużej mierze dzięki Maćkowi w 2013 roku, tak, w Poznaniu zostały rozegrane Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata. Tak jest, tak jest. Czy Maciek tak naprawdę pewnie chciałby być na tym meczu? Pewnie nawiązując będzie, do Twojego pewnie pytania będzie, i pewnie będzie, raczej tak. Będzie, i pewnie raczej tak. Nie odpuści. Nie odpuści. Dobrze. Z jednej strony drużyna bezdomnych, z drugiej strony drużyna gwiazd, Tomku. No, jak będzie grał? Ja tak. Ostatnio... Jak forma, tak? Że tak powiem... Jak forma? Nie, jest nieźle, nieźle. Z Piotrkiem Adamczykiem, Bartkiem Topą dwa tygodnie temu ukończyliśmy triatlon. No proszę. Że tak powiem, Mistrzostwa Polski otwarte w Suszu, więc tutaj kondycja jest. Natomiast rzeczywiście piłka nożna to jest taka, że tak powiem, sytuacja, która często się pojawia w mecze charytatywne, przecież jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc wydaje mi się, że to może być fajne jakieś widowisko. Kargowa jest pięknym miasteczkiem. Tak więc wszystkich, zapraszamy do Kargowy. Tak, zapraszamy do Kargowy.
Kargowej wszystkich, którzy mogą się tam wybrać w najbliższą niedzielę. Przypominamy mecz przyjaciół Macieja Kozłowskiego z Narodową Reprezentacją Bezdomnych. Można tam, też tam będzie, chcę podkreślić, obejrzeć znakomite obrazy przepiękne Agnieszki tak, Kowalskiej. Przy okazji będzie moja wystawa. Też zapraszamy. I polecamy. Zapraszamy Państwa do Kargowej. To rzeczywiście niezwykłe wydarzenie, ale też zapraszamy Państwa do wysłuchania piosenki. Już za chwilę Papa Di w naszym studiu, studiu kawy czy herbaty. A my mówimy Państwu do zobaczenia.